Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. Ten film powstał dzięki uprzejmości Electronic Arts, a także dzięki firmie Nvidia. Dzięki za zaproszenie. 3, 2, 1 i po embargo. W końcu mogę to powiedzieć. Jako jeden z zaledwie 128 dziennikarzy miałem okazję ograć wszystkie tryby sieciowe, jakie będą dostępne w Battlefieldzie 5 w dniu premiery, także te, które zostały pokazane po raz pierwszy. Ja, ale ten zagrajnik zadufany w sobie, ale się chwali! Jaki typ! Umsup. A tak, chwalę się, bo się jaram. Jaram się, że byłem na tym evencie. Kumasz, PC, jaram się, jaram. Tak więc EA zaprosiło mnie do Sztokholmu, żebym tam wraz z dziennikarzami z całego świata tuż przed premierą ogrywał najnowszego Battlefielda. Gdy tylko przybyliśmy na miejsce, w moim przypadku samolot z Katowic startował o nieprzyzwoitej porze 5:30, autobusy zabrały nas pod hotelu, prosto na przygotowane przez DICE wydarzenie. Całość odbywała się w dwóch ogromnych pomieszczeniach, a w każdym z nich, obok barów z napojami i przekąskami, znajdowały się 64 wypasione komputery z nowym Battlefieldem na pokładzie. Ekipa z DICE to równe chłopaki i dziewczyny, więc gadanina ograniczona została tylko do streszczenia, o co chodzi w kolejnych trybach i na jakie bariery warto zwrócić szczególną uwagę, po czym od razu przeszliśmy do rzeczy. A przejście do rzeczy oznaczało 2 dni grania, od godziny 9 do 17 z 2 krótkimi przerwami na jedzenie. W ciągu tych kilkunastu godzin grania mieliśmy okazję zapoznać się dobrze ze wszystkimi mapami i trybami gry. Były więc te klasyczne, jak podbój, linia frontu czy przełamanie, ale zdecydowanie największą atrakcję stanowiły, nomen omen, wielkie operacje. Tryb ten wyróżnia się przede wszystkim podziałem na 3 dni. Pierwszy z nich to desant, podczas którego przybywający falami agresorzy próbują zniszczyć obronę przeciwlotniczą obrońców. I polega to na plantowaniu bomb, niczym w klasycznym CS-ie. Od tego, jaki będzie rezultat tego starcia, zależeć będą warunki początkowe obu stron kolejnego dnia i to samo tyczy się jeszcze kolejnego. Z dnia na dzień zmienia się także pogoda, pora dnia i w końcu wygląd map, czego najlepszym przykładem jest Rotterdam. Pierwszego dnia olśniewające miasto, zaś ostatniego przygnębiające ruiny. Jeżeli trzeci dzień zakończy się remisem, zaczyna się ostateczna rozgrywka, przywodząca na myśl Battle Royale. Otóż każdy ma jedno życie, a obszar gry z każdą chwilą się zmniejsza. Wszystko to brzmi nieźle, a w akcji sprawuje się nawet jeszcze lepiej, rzeczywiście dając poczucie uczestnictwa w kilkudniowej bitwie, nagradzając za sukcesy i karząc za błędy. A jednak, prawdę mówiąc, walałem te klasyczne tryby, a już moim faworytem zdecydowanie była linia frontu. Pokazana nam na stosunkowo niewielkiej mapie Aras, na której akcja pędziła na łeb na szyję od początku do końca. I tak naprawdę jedynym trybem, którego nie mieliśmy okazji ograć, ani nawet zobaczyć, był Firestorm, czyli battlefieldowy Battle Royale. Ten zaplanowany jest dopiero na wiosnę 2019 roku. Powtórzono nam tylko to, co już wiadomo, że o przeżycie na największej mapie w historii serii będzie walczyć 16 czteroosobowych drużyn i że będzie to pierwsza gra Battle Royale, w której tak wielką rolę będą grać czołgi i samoloty. Drugą największą nowością obok wielkich operacji jest oczywiście budowanie. Przyznaję, miałem w tej kwestii obawy, że nadto spowolni to grę, że wprowadzi do niej chaos jak w Fortnite i że ostatecznie okaże się zbędne. Na szczęście nic z tego nie ma miejsca. Buduje się szybko, tylko w określonych miejscach, a fortyfikacje rzeczywiście odgrywają istotną rolę. Broniącym dają znaczną przewagę, choćby dlatego, że mają za co się wycofać, by podreperować paski zdrowia, a dla atakujących stanowią faktyczną przeszkodę, zmuszając ich do szukania innej drogi. Dlatego każdy gracz czuje, że warto poświęcić czas na wzniesienie fortyfikacji i rzeczywiście, większość z nich to robiła, przy okazji otrzymując za to punkty. Jeżeli chodzi o klasy postaci, to niby mamy tu znaną od dawna gromadkę, czyli medyka, szturmowca, zwiadowcę i żołnierza wsparcia, a jednak zmian jest multum. Począwszy od tych mniejszych, jak kilka gadżetów do wyboru dla każdej z klas, po bardziej znaczące, jak to, że od teraz każdy może podnosić z ziemi poległych kumpli, a nie tylko medycy, choć rzecz jasna trwa to odpowiednio długo, naraża nas na ostrzał i generalnie w wirze bitwy mało kto zawraca sobie tym głowę, po te rzeczywiście dla serii rewolucyjne, jak podział każdej klasy postaci na dwie podklasy. No jasne, w Battlefieldzie 1 były klasy elitarne, ale stanowiły one raczej rzadkość, żeby wcielić się na kilka chwil w potężniejszego wojaka. Wpierw trzeba było zdobyć jego uzbrojenie, co przywodziło raczej na myśl bohaterów z Battlefrontów. W Battlefieldzie 5 zaś, wybierając klasę postaci, decydujemy od razu o jej podklasie. I tak, szturmowiec może być lekkim piechurem, znajdującym przy poległych przeciwnikach więcej amunicji i apteczek, lub pogromcą pojazdów, oznaczając sojusznikom wrogie wehikuły i zyskując dodatkowe punkty za ich zniszczenie. Taki sanitariusz może być za to medykiem bitewnym, mającym większy zasięg broni białych i biegnącym szybciej, gdy ma mało życia, bądź medykiem polowym, otrzymującym dodatkowe punkty za leczenie towarzyszy i poruszającym się szybciej do poległych. Różnice nie są więc szczególnie znaczące, ale w subtelny sposób zmieniają sposób, w jaki gra się daną klasą i zachęcają do eksperymentowania. To jednak wcale nie koniec zmian związanych z klasami postaci. Każdy archetyp posiada tu otóż swoje niewielkie drzewko cech. Możemy więc wybierać, czy wolimy szybciej przeładować, czy szybciej przycelować, czy chcemy poruszać się szybciej z przycelowaną bronią, czy też raczej wolimy mniejszy odrzut w pionie. Podobne, a nawet większe drzewka dostępne są w przypadku każdego pojazdu, zaś kolejne cechy odblokowujemy za uzyskane podczas meczów punkty. Battlefieldy od zawsze kładą ogromny nacisk na współpracę z drużyną. Także w piątce wszelkie akcje wykonywane w ramach pięcioosobowego plutonu nagradzane są dodatkowymi punktami, jak spawn na kumplu, podniesienie go z ziemi, asysty czy obdarowywanie się nawzajem apteczkami czy amunicją. Gra w drużynie jest więc nie tylko znacznie łatwiejsza, to właśnie zgrane zespoły czynią na polu bitwy największy pogrom, ale też zwyczajnie opłacalna. Większe znaczenie zyskali za to w piątce dowódcy plutonów. Już nie tylko wyznaczają cele ataków, których realizacja nagradzana jest kolejnymi punktami, ale też mogą wydawać gromadzone przez całą drużynę punkty rekwizycji na zrzuty zaopatrzenia, czy nawet wezwanie na pole bitwy czołgu. Wracają też nieobecne w ostatniej jedynce zespołowe mobilne punkty spawnu, dzięki którym możemy stworzyć wysunięte przyczółki ułatwiające flankowanie przeciwników i w ten sposób jeszcze bardziej podkręcić temperaturę walki. A po co nam te wszystkie dodatkowe punkty za współpracę? By być wyżej w tabeli, by załapać się na wyróżnienie dla najlepszego składu i w końcu, by zarobić więcej waluty, która jest niezbędna przy rozwijaniu klas postaci, pojazdów i dokupowania dodatków kosmetycznych. Choć mówiąc szczerze, na ten temat powiedziano nam akurat niewiele, ale wygląda na to, że tę walutę będzie można też kupić, a przynajmniej przyspieszyć jej zdobywanie. I wydaje się to uczciwym podejściem do tematu, bo jako gra usługa Battlefield 5 będzie przecież musiał na czymś dodatkowo zarabiać, a przynajmniej podczas testów punktów wcale nie wypadało drastycznie mało. A skoro już mowa o metagrze, to nie sposób nie wspomnieć o teatrze wojny. W największym ogóle ma to być system dziennik wyzwań i nagród obejmujący wszystkie tryby gry. Jego głównym celem, oprócz zwiększenia zaangażowania graczy i zachęcania ich do częstszego logowania, ma być też wzmocnienie społeczności, choćby poprzez zachęcanie graczy do grania w jednym czasie w określony tryb lub mapę. Bodaj najlepszy w całej serii jest w piątce model jazdy. Szczególnie w przypadku czołgów czuć ich masę, ogólną ociężałość i moc. O ile jednak do naziemnych wehikułów wsiadałem przy każdej możliwej okazji, o tyle samolotów unikałem jak ognia. Serio, mam wrażenie, że od czasów Battlefielda 1942 sprzed 16 lat na tym polu nie zmieniło się niemal nic, bo sterowanie samolotami to nadal mordęga i tylko nieliczni będą w stanie cokolwiek w nich zdziałać. Choć grałem w niemal wszystkie Battlefieldy i zawsze darzyłem je ciepłym uczuciem, to jednak ze względu na ich złożoność i wysoki próg wejścia z żadną częścią nie spędziłem szczególnie dużo czasu. Dlatego miałem obawy, że kilkanaście godzin gry non-stop wraz z maniakami serii z całego świata nie okaże się dla mnie zbyt męczące. O dziwo, ani nie byłem taki zły, plasując się zazwyczaj bliżej połowy stawki niż jej końca, ani gra mnie nie znużyła. Więcej nawet, cała ta wojenna zawierucha wciągnęła mnie na tyle, że aż przerwy na lunch i na obiad wydawały mi się niepotrzebnie długie. Przez cały ten czas gra wydawała mi się też niesamowicie dobrze zbalansowana. Owszem, zdarzało się, że miażdżyliśmy przeciwników od początku do końca albo oni nas, ale jednak większość meczów była niezwykle wyrównana. Dość powiedzieć, że nasza ostatnia gra podczas eventu zakończyła się różnicą zaledwie kilku punktów na korzyść przeciwników i do ostatniej chwili nikt nie mógł być pewien, jak się rozstrzygnie. A gdy już się rozstrzygnęła, większość ludzi na sali zaczęła bić brawa, zaś niektórzy zwycięzcy aż ryczeli z radości. I wcale nie był to jedyny taki mecz. A co mi się nie podobało? Średnio przemawiało do mnie sztywne przypisanie określonego typu broni do poszczególnych klas postaci i to niezależnie od tego, że to rozwiązanie znane z poprzednich części. Na rozległych mapach takich jak Panzerstorm właściwie nie było z tego powodu medyków, bo mając do dyspozycji jedynie pistolety maszynowe, nie mieli szans nawiązać walki na większy dystans z pozostałymi klasami wyposażonymi w karabiny powtarzalne, maszynowe i wyborowe. W ogóle niektóre mapy wydawały mi się aż za duże, przez to zdecydowanie za często szukało się na ich przeciwników albo wręcz ganiało w kółko. Gdy my przejmowaliśmy punkty na północy, oni przejmowali na południu, a gdy my docieraliśmy na południe, oni znowu odbijali punkty na północy. Te najciekawsze, najbardziej emocjonujące mecze odbywały się na średniej wielkości mapach, a już ruiny Rotterdamu i Aras w trybie linii frontu każdorazowo trzymały w napięciu do ostatniej sekundy. Tak ogólnie jednak, jeżeli chodzi o rozgrywkę sieciową, to wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z najlepszą, a z całą pewnością największą i najbardziej złożoną częścią serii. Podobnie jak wydany niedawno Blackout 4, także Battlefield zdaje się być odsłoną ostateczną. Potężnym kombajnem, w którym każdy fan wielkich sieciowych bitew znajdzie coś dla siebie. No i hej, nie będzie przepustki sezonowej, a cała nowa zawartość, jaka pojawi się w grze po premierze, dostępna będzie za darmo. A z tego co słyszałem, w planach jest naprawdę sporo. Od nowych map, poprzez nowe pojazdy i uzbrojenie, na trybie Battle Royale skończywszy. I tylko ta kampania dla jednego gracza. Jesus. Ale o tym sobie jeszcze pogadamy. To jeszcze tylko kilka słów na temat technikaliów. Niestety, choć graliśmy na najpotężniejszych RTX-ach, udostępniony nam build nie obsługiwał jeszcze ray tracingu. Nawet pomimo tego jednak gra wyglądała olśniewająco, co widać na załączonych obrazkach. To znaczy, tak generalnie, bo momentami zdarzały się różne dziwne glicze graficzne, głównie związane z cieniowaniem. I choć myślę sobie, że do premiery zostanie to połatane, to jednocześnie czuję się w obowiązku, by was o tym poinformować. Ani słowa nie mogę wam za to powiedzieć na temat optymalizacji gry, bo choć owszem, ani razu nie zdarzyła się żadna przecinka czy spadki płynności, to jednak grałem na maszynie, na którą większość graczy nie może sobie pozwolić. Ale hej, w końcu byłem w Sztokholmie, więc pewnie jesteście ciekawi, jak tam, no wiecie, Sztokholm. Otóż tak się składa, że lot powrotny miałem dopiero w poniedziałek wieczorem, co oznaczało cały dzień na zwiedzanie stolicy Szwecji. I cóż mogę rzec, Sztokholm to miasto kanałów. I wąskich uliczek. I mostów. I tuneli. To także miasto tuneli. Jak sami widzicie, miasto jest naprawdę piękne i nawet pomimo podłej pogody łaziłem po nim z otwartą gębą przez dobrych kilka godzin. Dzisiaj akurat pada, ale jak byliśmy 2 dni temu na mieście, to w takich, słuchajcie, ogródkach piwnych na mieście, na ulicy było mnóstwo Szwedów, słuchajcie, oni są zahartowani i im dobrze jest w takiej temperaturze, bez czapek w ogóle, w jakichś takich letnich kurtkach. Normalnie wychodzą, siadają sobie w kurtkach piwnych. Ciekawe czy w zimę, jak pada śnieg i jest siarczysty mróz, to ogródki piwne dalej działają, bo w Polsce to już chyba dawno nie działają, tak miesiąc pewnie, albo no nie wiem, właściwie może działają. No ale mało kto tam siedzi, no bo zimno, no ej, szanujmy się. Co jeszcze? Jest drogo, alkohol ciężko kupić nawet w państwowej sieci sklepów, za to słynne szwedzkie kucyki, jak powiedzieli mi Rok i Borys, o których nie miałem wcześniej pojęcia, znaleźć można właściwie wszędzie. No, dla mnie najwyższy czas, żeby wracać do hotelu. Piękny jest już Sztokholm, naprawdę piękny, słuchajcie. Chciałbym kiedyś wrócić, ale zimno tu jest w tej porze roku. Ja nie jestem Szwedem, ja nie jestem Wikingiem. Ja się muszę ogrzać. No i jak wam się podoba multiplayer w nadchodzącym Battlefieldzie? Planujecie zagrać? Piszcie w komentarzach, a jeżeli spodobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się! Podczas całego wydarzenia można było w każdej chwili pograć sobie w kampanię singlową Battlefielda przy jednym z kilkunastu telewizorów z podłączonym Xboxem One. Ale wiecie co przyciągnęło najwięcej gapiów pod koniec drugiego dnia imprezy promującej Battlefielda 5 i do czego ustawiła się kolejka, bo każdy chciał pograć? Cóż... no... Mario Party.